Witam Was bardzo serdecznie w 223 odcinku programu Magiczny Ogród. W dzisiejszym odcinku będzie podsumowanie tego procesu projektowego, o którym było kilka materiałów właśnie już na blogu, odnośnie analiz, jakie wykonujemy do projektowania ogrodów, procesu projektowego, jak dobieramy rośliny, materiały i wiele innych aspektów. I właśnie tym etapem ostatnim jest powstanie projektu. I w moim przypadku wyszła to taka dosyć pokaźna książeczka, bo jest tutaj blisko 70 stron samego tekstu, tabel roślin, kosztorysów, opisów poszczególnych elementów i 40 załączników A3, na których są rozrysowane poszczególne rabaty, wizualizacje tego terenu, jak to ma wyglądać, projekt koncepcyjny, który powinien być de facto wymieniony jako pierwszy, jak cały ogród się przedstawia. Taka książeczka dosyć obszerna wyszła z tego powodu też, że dla inwestorów, którzy będą zajmować się tym ogrodem, tam są informacje niezbędne niekiedy do prowadzenia tego ogrodu, bo jest szczegółowy program pielęgnacji każdego gatunku, jaki występuje w ogrodzie, czyli załóżmy, podany jest gatunek rośliny i kiedy wykonujemy poszczególne cięcia, czy usuwamy przekwitłe kwiatostany, czy przycinamy tą roślinę jakoś tak szczególnie, czy wymaga specjalnego nawożenia, czy wymaga wykopywania na zimę, czy specjalnej ochrony przed zimnem. Opisane są też elementy właśnie, o których była mowa w poprzednim odcinku. Jakie elementy, które posłużą nam do wykonania poszczególnych elementów, będą potrzebne, na przykład rodzaj kamienia, kształt, kolor, też kolorystyka poszczególnych elementów. Też opisane są poszczególne elementy małej architektury, które mają wystąpić w tym projekcie, takie na przykład jak pergola, jak ma być zamontowana do gruntu, że ma się nie stykać właśnie z tym gruntem. Takie niuanse, które pomogą przy wykonywaniu właśnie tego projektu. I oczywiście szczegółowy dobór gatunków roślin, które są zastosowane w ogrodzie. Razem z projektem wykonawczym roślinności, czyli gdzie, co, jak rośnie. W moim przypadku jest to zrobione w taki sposób, że pozaznaczane są tylko rośliny szkieletowe, czyli na przykład drzewa i krzewy, gdzie mają rosnąć, gdzie rosną grupy tych roślin. A na przykład jeżeli są rośliny na rabatach, to nie zaznaczałem kształtu tych rabat, nie zaznaczałem poszczególnych roślin na tych rabatach, w których miejscach mają rosnąć, bo z reguły chciałem uzyskać efekt takiej swobodności na tych rabatach, więc nie rozrysowywałem ich, szczególnie, że będą mają być pod linijkę co do centymetra rozmieszczone na tych rabatach. Względnie policzyłem, ile roślin będzie mi potrzebny i jest to uwzględnione też w doborze gatunkowym. Ile roślin, jakich roślin, w jakich pojemnikach mają być kupione, czy mają być od razu większe rośliny, czy też mniejsze. I też, żeby nie być gołosłownym, chciałem Wam pokazać mniej więcej, jak ten projekt koncepcyjny w moim wypadku wygląda. I też z jedną, może dwie moje wizualizacje, które też nie są jakimś majstersztykiem wizualizacji, bo widziałem lepsze, robiłem lepsze też czasami na studia. Mimo to chciałem, żeby wykonały w moim stylu, takim, którym prawie pracowałem od początku studiów. I też chciałem zwrócić uwagę osobom, które będą zakładały sobie samemu ogród czy rabaty poszczególne, że nie muszą robić tego w taki sposób potężnej księgi, tak jak w moim przypadku, ale mogą wziąć po prostu sobie kartkę, nanieść rośliny, które są, rozrysować kształt tych rabat, jakie rośliny preferują, gdzie je umieszczają i zwizualizować sobie jakoś tak na oko nawet, jak to może wyglądać w naszym przypadku i też nie rzucać się na głęboką wodę od razu, że robimy cały projekt na raz. Ja
Chciałem też podkreślić, że ten projekt robiłem od kwietnia 2021 roku, a mamy kwiecień 2022 roku już, więc zeszedł mi prawie cały rok, ale też miałem dużo innych zajęć, ale lepiej czasami, jeżeli robimy to amatorsko, rozrysować sobie to na zwykłej kartce ręcznie, niż robić wszystko w komputerze i też może rzucać się na programy, które są darmowe do projektowania ogrodów i przyzwyczaić się do efektu, jaki tam mają być, a który może nawet nigdy nie wystąpić w tym ogrodzie, bo często w tych programach po prostu są podkoloryzowane pewne rzeczy i lepiej mi czasami po prostu zwizualizować sobie samemu, czy nawet znaleźć grafikę, rozpoznać gatunki i zrobić to w swoim ogrodzie samemu. Ale jeżeli ktoś chce mieć ogród z prawdziwego zdarzenia, to polecam znalezienie architekta krajobrazu, nawet studenta architektury krajobrazu i dogadanie po prostu się z nim i zrobienie projektu ogrodu, który po prostu można też wykonywać sobie powolutku, a nie rzucać się od razu, że robimy cały projekt, bo z wstępnego kosztorysu, jaki wykonałem do tego projektu, to jest koszt około 50 tysięcy samych materiałów i roślin, więc no na rok to może być ciężko do wykonania, więc założyłem sobie też plan około 10-letni do wykonania tego ogrodu, więc na spokojnie będę go wykonywał. Tak mniej więcej wygląda właśnie projekt koncepcyjny ogrodu i zaznaczone właśnie są na nim rabaty, drzewa, gdzie pozostają, które są nasadzone nowe. Na przykład jest zaznaczony zbiornik wodny, właśnie oczko, które będzie wcześniej było okrągłe. Teraz chciałem zrobić właśnie prostokątny, bardziej taki formalny ten ogród, żeby tu był też kaskadę i taras z pergolą, na której będzie właśnie pnąca się glicynia, która obecnie też rośnie i no nie ma właśnie się gdzie rozrosnąć. I też troszkę przearanżowanie układu komunikacyjnego, bo obecnie droga jest też tak, właśnie tu jest podjazd do tego budynku i chciałem go właśnie zlikwidować przez to, że rodzice też już z rodzeństwem myślą o stopniowym odejściu od rolnictwa, więc ten budynek zostanie częściowo wyłączony właśnie z działalności gospodarczej i też właśnie projekt nawierzchni właśnie tego terenu i tutaj też jest system odwadniający, bo deszczówka z całych dachów jest zbierana do zbiorników, które są już, część jest zbiorników naziemna, część jest podziemna i jest zbierana, wypompowywana i służy też do podlewania czy ogrodu, czy też grządek. Też chciałem właśnie Wam pokazać, jak wygląda projekt taki techniczny, wykonawczy zieleni i tutaj na przykład jest dosadzany gatunek, który ma numer w wyborze gatunkowym 11 i on jest zaznaczony od na siatce kwadratów, w jakiej odległość siatka jest co 2 metry i jest on posadzony na długości 4 metrów ogrodzenia i 1,5 metra od ogrodzenia i znajdziemy ten punkt przecięcia się, to wtedy sadzimy to drzewko. I właśnie chciałem Wam też pokazać jedną wizualizację, która jest rabaty przed domem, właśnie w aspekcie letnim. Właśnie widać nasadzenia straw, hortensji bukietowych, piwoni. Część tej rabaty już jest wykonana i ona tylko jest ubogacona jeszcze tam paroma gatunkami, które dorysowałem po prostu w projekcie, a te, które są, to pozostawione są z inwentaryzacji. No i mniej więcej tak to ona się prezentuje.